Cześć, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam Was w kolejnym poradniku do gry Cities Skylines. Dzisiaj będzie taka trochę odskocznia od budowania miast. Pokażę Wam trochę inną rzecz, mianowicie jak stworzyć sobie drogę, a właściwie edytować. Więc przejdźmy do rzeczy, bo trochę tego dzisiaj będzie. Szukamy sobie przykładowo. Ja bym chciał na przykładzie drogi ze ścieżkami rowerowymi Wam pokazać, bo jest to ważne. Dwupasmowa droga ze ścieżkami rowerowymi. Ok, to nas interesuje. Dobra, jesteśmy w naszym edytorze. Odwracamy sobie tak, żeby się nie pogubić po prostu, bo tam są linie kolejno przypisane do drogi. Najlepiej ją sobie tak zbudować. I teraz tak, macie tutaj takie, widzicie, zakładki. 5 ich jest. Basic Elevated Bridge Slope Tunnel. Baza, pomost, most, wzniesienie i tunel po kolei. Dla każdej z tych zakładek macie osobne tutaj kolejne 4 zakładki poniżej. Dla każdej z tych u góry tutaj na dole jest osobno. To teraz nie widać, że się zmienia, ale tam są inne właściwości. Jednak nie to nas będzie interesować. Ja Wam tylko najważniejsze rzeczy dziś chcę pokazać, bo chodzi o to, abyście sobie poprawili sytuację, jeśli chodzi o ruch drogowy w Waszym mieście, przez to właśnie, że zmodyfikujecie sobie dwie drogi. Także już przechodzimy do rzeczy. Properties. Tu nas nic nie interesuje, bo to jest tutaj ustawienia względem tej tekstury, którą macie, więc jak coś tu nagrzebiecie, to się pojawią jakieś niebieskie place albo inne dziwne rzeczy, jakieś artefakty, więc to po prostu zostawiamy. To samo jeśli chodzi tutaj o zmianę nawierzchni i innych rzeczy, to nas też nie interesuje. Ja mówię, takie najważniejsze rzeczy, żebyście mogli sobie prostą drogę stworzyć, która ułatwi Wam życie. Connect grup też nie musimy zmieniać, to się tu przypisuje po prostu, czy to dla tramwajów ma być, czy dla samolotów, czy co to w ogóle ma być. Enable zoning zostawiamy oczywiście włączone. I teraz tak, tu macie noise accumulation i noise radius i to robicie na zero. Dlaczego? Bo w początkowej wersji gry po prostu to drogi wytwarzały hałas, a nie pojazdy się poruszające po nich, a później to zmienili. No ale oczywiście w drogach już zapomnieli zmienić, że one teraz nie hałasują same z siebie, tylko pojazdy ten hałas robią, więc to proponuję na zero zmienić. Tu macie koszty budowy i koszty utrzymania. Ja proponuję zostawić to tak jak jest. Chyba, że ktoś chce sobie poczytować, to może sobie tu zera wpisać i będzie miał za darmo wszystko. I to jest ta nasza pierwsza zakładka, więc tu zmieniliśmy na zero. I proponuję wychodząc stąd sobie to zamknąć, ponieważ będziemy za chwilę korzystać z tej zakładki Lanes i tu nam będzie zasłaniała ta Properties. Także po kolei wchodzimy tu znowuż Properties. Nic nie zmieniamy oprócz tego hałasu właśnie. Na zero. Pamiętajcie, żeby kliknąć Enter albo zmienić okienko klikając, żeby te zera się zapisały. I to samo. Wracamy do góry. Properties zamykamy. Bridge. Teraz znowu w Properties wchodzimy. Dajemy. No zaznacz się. Dajemy 0. I uciekamy stąd. Ja chciałem, kurczę, przesunąć to do góry, nie na drugi ekran. Dobrze, te zera się wpisały, bo teraz, kurczę, oczywiście przeskoczyło. Jest, dobra. Zamykamy znowu. Teraz na slope to samo. Properties. Śmigamy na dół. Dajemy 0. Do góry, zamykamy zakładkę i tu w tunel już domyślnie będziecie mieli na zero, ponieważ tunele mają taką zasadę, że nie hałasują w tej grze, widzicie, jest zero od razu. Czy to mi się z łaski swojej może trzymać tu, gdzie ma? Dobrze, i tak to wygląda, mamy wszystko na zero, ten hałas i tak jak mówię, utrzymanie i koszt budowy możecie sobie wyzerować, jeśli chcecie cheating na legalu, skoro edytor na to pozwala, no to korzystajcie z tego, jeśli chcecie. No i mamy taką już pierwszą rzecz zrobioną, która nas interesuje. I w zasadzie teraz będzie nas już dzisiaj tylko interesowała ta zakładka Lanes. Jeszcze reszta nas nie interesuje, bo to się tyczy też importu tekstur, a ja nie umiem tego robić, bo nie jestem profesjonalnym modelem. Więc tak jak mówię, takie tylko najważniejsze rzeczy. I teraz tak, mamy 6 linii do tej drogi. I pewnie widzicie, że tu są tylko 2 dla samochodów, 2 dla rowerów. I skąd tyle tych linii? Po prostu pobocze też w te linie jest wliczone. Czyli to, co znajduje się na chodniku, czyli lampy, tego typu rzeczy, czyli propy. Więc ta droga wygląda biednie, jakby nie patrzeć. Co zrobić, żeby trochę poprawić jej wygląd? No to wchodzimy sobie na przykład w Pedestrian minus 7, co tu jest. I to jest to, gdzie mamy te lampy akurat. I tu mamy props. Więc, aha, tu możecie sobie jeszcze, macie position u góry.
i pozycję całej tej linii możecie przesunąć. Zobaczcie, wpiszę tam na przykład 8. O, widzicie, cały pasek się przesunął. Jednak ja myślę, że minus 7 to było ok, bo było przy brzegu jezdni. Proszę bardzo, wracamy. I tak sobie cały ten pasek właśnie możecie przesuwać. Speed limit to jest prędkość poruszania się pieszych. I tutaj z tego wychodzi, że to jest jakieś 12,5 na godzinę, więc strasznie szybko chodzą ci piesi. Możecie sobie to zmniejszyć. W tej grze jest tak, że jedna jednostka, jeżeli tu wpiszecie 1, to jest 50 na godzinę. Tak jest w edytorze obiektów. Nie wiem, czemu te miary po prostu nie są normalnie wprowadzone, że wpisujemy w kilometrach czy coś, no ale tak jest po prostu. Tu macie coś takiego jak direction. I to jest taka jakby domyślna wartość, to bot. I tu macie jeszcze forward i backward i to nas będzie interesować, reszta nie. Bo wam powiem później, jak zrobić sobie fajną drogę sześciopasmową zamiast autostrady, więc to nas będzie też dziś interesować, te forward, backward, jednak w przypadku tej drogi tego nie ruszamy. No i teraz mamy te nasze propy, więc wejdźmy tu. I widzicie, tu macie wszystko, co jest przypisane do drogi. Przystanki autobusowe, światła, limit prędkości jest napisany. Tego nie... W sumie? Czekajcie. To speed limit 40 można wyrąbać, bo my będziemy tą prędkość zmieniać. Także Wexyn. Dobra. I teraz tak. Czekajcie, bo zasłania. Tu mamy na dole Add New, więc dodajemy nowego propa. Klikamy na to. I mamy już teraz właśnie właściwości tego naszego propa. No i teraz chcielibyśmy, dajmy na to jakieś drzewka, więc wejdźmy w New Prop. No i tu sobie szukamy. Dla ułatwienia zaznaczymy parki, żeby było łatwiej szukać i szukamy sobie jakieś drzewo. Takie, żeby przyzwoicie wyglądało. No bambusy to nie bardzo, troszkę za duże. Ale na przykład to drzewo liściaste 2 sobie wezmę. Klikamy, wybieramy. I już ono się pojawiło na naszej drodze. Czekajcie, ja tą zakładkę przesunę tu na lewo, żeby tak nie zasłaniała może. I widzicie, mamy 2 drzewa na naszej drodze. I teraz tutaj w tej Lane Props Properties mamy właściwości tych naszych propów, które dodaliśmy. Ja proponuję tu Position zmienić, bo zobaczcie, te drzewa stoją jakby na środku chodnika, więc trochę bez sensu. Więc dajemy 1. Zatwierdzamy Enter. O, i zobaczcie, one już fajnie bliżej brzegu stoją. I teraz tu macie coś takiego jak Repeat Distance. Reszta nas nie interesuje, bo to się tu zmienia rozmiary, obrót, jak to ma stać. Także to wszystko zostaje tak jak jest. Ale Repeat Distance nas interesuje, czyli jak tego dużo ma być na drodze, czyli co ile ma się powtarzać. Ja na przykład piszę sobie 20 i myślę, że będzie to nie 220, tylko 20. I to będzie taka rozsądna wartość. Myślę, zobaczcie. Już wygląda ta droga ładniej, prawda? Jeżeli komuś się wydaje za dużo, no to może sobie zmienić 30. Tu na przykład dać. Próbujmy dla 30, jak będzie wyglądało. Jeszcze lepiej, według mnie. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale ja sądzę, że 30 jest ok. Więc mamy jedną stronę drzewa, dodaliśmy. Tak, one trochę wyglądają, no tak jakby idiotycznie, bo wyrastają z betonu. Teraz pokażę wam fajną sztuczkę, jak zrobić, żeby to troszkę lepiej wyglądało. Nie będzie to też szał, ale można właśnie fajnie to zrobić, żeby to bardziej sensownie wyglądało, te drzewka nasze. A więc co robimy? Dodajemy kolejnego propa. Czyli znowuż Add New, bierzemy. New Prop. Ja bym chciał... Aha, tu teraz New Prop. Jeszcze raz, kurczę, zamotałem się, sorka. Aha, teraz muszę poczekać, aż to łaskanie... Dobra, teraz wejdziemy sobie... O, tutaj na przykład i gdzieś tu było... O właśnie, piaskownica. I weźmiemy sobie na przykład tą piaskownicę i patrzcie. Jest ta piaskownica. Czekajcie, to sobie znowu tu przesunę, bo kurde, namieszam. Jest nasza piaskownica i użyjemy jej po prostu jako tak, jakby takiej doniczki. Więc tu dajemy znowu Repeat Distance 30. Dajemy Enter. Już jest za naszym drzewem. I teraz jeszcze tą pozycję znowuż musimy tu zmienić na 1 position. W tym pierwszym okienku oczywiście. I już mamy taką oto doniczkę. No nie jest to jakoś tam idealnie, ale na bank wygląda lepiej niż, kurczę, niż drzewo wyrastające z betonu. Przynajmniej ja tak myślę. Myślę, że to jest ok. Także tak to wygląda. A spróbujmy może jeszcze o jedno przesunąć. 31. Czy załapie? Zobaczmy. Nie.
Ale czekajcie, możemy zrobić inny myk, bo to jest troszkę przesunięte. Tu dajemy z powrotem na 30, ale tu w tym ostatnim okienku, ponieważ to środkowe przesuwa nam jakby obiekt po skosie. Więc możemy tu spróbować przesunąć tą piaskownicę. Wpiszmy na, dla przykładu 1 na próbę, gdzie ona pójdzie. Aha, tu się przesunęła, czyli teoretycznie w dobrą stronę, ale za dużo, tak? O pół jakby przesunąć, tylko byśmy musieli przecinek tu jakoś wstawić. Czekajcie, ja wam powiem, jak to zrobić, bo edytor obiektów nie pozwala wpisywać domyślnie przecinków. Ale możemy sobie, o, wycwanimy się, kopiujemy sobie przecinek, wtedy już łapie. Nie wiem, jaka jest tego logika, ale dobra, to jest paradoks. Ctrl C bierzemy. I teraz sobie wkleimy tu Ctrl V i zróbmy na przykład przesunięcie. Ciekawe, czy załapie. O 0,5 i zobaczymy, jak, ile ta piaskownica nam się przesunie. Ojemy, nie łapie chyba, kurczę. A dajmy o 0,25, tak jak było. Trzeba kombinować po prostu. Może się utrafi. 0,3. O, coś tu się... 0,5 było tak. Na 0,6 pojedzie w tamtą stronę. Tak. No kurczę, ciężko będzie tu utrafić. 0,1 tak wygląda. Czekajcie, trzeba pokombinować. A damy minus z przodu? Nie, to w tą stronę nam za mocno przerzuci. Kurczę. Musicie sobie pokombinować, ale zostawmy domyślnie jedynkę, bo chyba najlepiej wyglądało. Także Enter. Czy na nie, na 0 to było, tak? Tak, na 0, sorry, nie, na jedynce, dobrze. I mamy coś takiego, i mamy teraz jedną stronę jezdni naszą zrobione. I to jest to minus 7. Przechodzimy na 7, czyli przeciwległy pas, też pobocze. No i przydałoby się też chyba tą drugą stronę tej drogi upiększyć. Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja bym był za tym na przykład. Więc, kurczę, nie chce mi klawiatura przesuwać drogi. Coś się tu co chwilę chrzani. Dobra, jest w końcu. Teraz mamy to, więc przechodzimy tutaj, to pedestrian 7, tak jak mówiłem, kurczę, wyłączyłem. No i to samo, co w przypadku poprzedniej strony, w propsy wchodzimy. Tu to samo, ten speed limit możemy wyrąbać, bo będzie większy. Jak będziecie chcieli, możecie go z powrotem później dodać i dać 50. Gdzieś to tam, bo to znaki drogowe są chyba, tak mi się zdaje, albo coś takiego, albo ograniczenie prędkości po prostu jest zwyczajnie dodane. Teraz tak, mamy tą naszą drugą stronę. Jakieś hydranciki tu powstały. Dobra, niech to tak jest. Ok. I dajemy teraz Add New znowu. No i nie mamy tu żadnych świateł, a jakieś lampy też by się przydały po drugiej stronie, według mnie. Wchodzimy. New Prop. Musimy jakąś taką podobną lampę znaleźć. Ja tylko na przykładzie wam podam. Więc wezmę tu pierwszą z brzegu i po prostu... żeby czasu za dużo nie marnować na gadanie. Jak to teraz nam tu wygląda? I co tak mało tych lamp jest? Coś tu się... Ej, a gdzie tu jest lampa? Czemu tu lampy nie ma? Dobra, mniejsza o to. W każdym razie dodaliśmy sobie po drugiej stronie te lampy i jak widzicie, one tak fajnie na krzyż nawet nam wyszły. Fajnie to wygląda. Więc to jest ok. Aha, czyli lampa się nazywa New Street Light. Tam było... Dobra. Czyli wiemy, o co chodzi. No i mamy lampy i teraz już to ładnie wygląda. Ale chcielibyśmy jeszcze mieć te drzewka, tak samo jak po drugiej stronie, więc znowu kolejny prop i to samo. Dodajecie znowu New Prop i drzewo. Fajnie by było, jakby ta gra szybciej myślała. Bo mnie przeraża to po prostu, to patrzenie, jak ona coś wczytuje. Gdzie jest to drzewo teraz? Jest drzewo liściaste. No, bierzemy to samo, żeby nam się tu syf nie narobił. O, proszę bardzo. I dajemy to samo. Repeat distance 30. Z tym, że tu mamy pas przeciwległy. Czyli jak tam dawaliśmy 1 na position, tutaj, to teraz dajemy minus 1, żeby zbliżyło się do środka jezdni. Takie coś. Enter. O, i już mamy bliżej tego brzegu.
No i znowu musimy dodać jeszcze jednego propa, kolejny raz tą naszą piaskownicę. New prop. No wczytuj, wczytuj, bo czas mija. No i tu znowu i znowuż ta nasza piaskownica, wybierz. I to samo co w przypadku drzewa, nie dajemy na position 1, tylko minus 1. Tyk, enter. No i na repeat distance 30 dajemy. Proszę bardzo, mamy już taką ładną drogę, na pewno lepiej wygląda niż wyglądała według mnie. Zdecydowanie lepiej, troszkę ciekawsza jest. Ładnie drzewka, jakieś tam inne propy losowe też się pojawiają. Czekajcie, spróbujmy ją. Zapisywał jej nie będę, bo ja mam tą drogę sobie zapisane, ale wy sobie jak chcecie możecie zapisać. Aha, jeszcze mieliśmy prędkość zmienić. Więc tak, dodaliśmy nasze propy. Już ta droga dużo ładniej wygląda. Troszkę zieleni w mieście daje, także spoko. Zamykamy te zakładki tutaj, albo nie. Tu już w tą zakładkę musimy chyba... W sumie tak, wchodzimy tu na Vehicle, Bicycle i tu mamy prędkość 0,8, czyli względem tego, co mówiłem, jeżeli jedna jednostka daje 50 na godzinę, no to 0,8 to jest 40. Swoją drogą strasznie szybcy ci rowerzyści. No sami wiecie, że żeby 40 na rowerze dygać, to trzeba nieźle pedałować. Więc Bicycles zostawiamy już w spokoju. Ale nasze samochodziki sobie przyspieszymy. One mają taką samą prędkość ustawione jak rowery. No daj ta spokój. Więc dajmy sobie tu chociaż jeden, żeby tą 50 się poruszały. Proszę bardzo, jedyneczka tu. Kurczę. Jedyneczka tu. Ale nie po przecinku. O, cała wartość. No i tak by wyglądała ta nasza droga. Wtedy możecie sobie kliknąć Escape i ją zapisać, nazwać odpowiednio, żeby wam się nie zgubiła. Tak ona wygląda. A teraz pokażę wam jeszcze jedną drogę. Troszkę większą, jak zrobić. Wszystko na tej samej zasadzie będziecie robić, co właśnie w drodze rowerowej. Tylko wam pokażę tam po prostu pewne rzeczy. Ja bym chciał sobie wziąć przykładowo, gdzie jest ta sześciopasmową drogę. Gdzie ona jest? Sześciopasmowa i żeby była też ze ścieżkami rowerowymi. Chyba jeszcze niżej, czekajcie. Jest, to nas interesuje. Bierzemy sobie to. O, ta dróżka już nam znikła. Postawmy sobie i teraz wam pokażę, jak z takiej drogi. Ona ma trzy pasy w jedną stronę i trzy pasy w drugą. A ja wam pokażę, jak sobie z tej drogi zrobić taką drogę szybkiego ruchu. I ja w zasadzie korzystam z niej zamiast z autostrady. I w przypadku jak drogi rowerowej wchodzimy tu. Properties oczywiście też sobie hałas dajecie tam na zero, tak jak było w przypadku drogi rowerowej. Tak, o, ta jeszcze większy nadgeneruje to tym bardziej. Bo to samochody hałasują, a nie droga w tym już w aktualnym stanie gry. No chyba, że ktoś gra na podstawce, to zostawia, że droga hałasuje, bo tam inaczej to działa. Więc mamy tak. To samo co w przypadku właśnie tej małej drogi. Więc tu nie będę się rozczulał. Ale teraz wchodzimy w to, co nas najbardziej interesuje, czyli znowu w tę zakładkę lanes, czyli linie, czyli pasy ruchu. I teraz tak. Te z minusem to są te u góry. Te z plusem to są te na dole, więc w tych z plusem po prostu zwyczajnie zmieniamy sobie kierunek jazdy. Klikamy i tu zamiast forward bierzemy backward. Zobaczcie, już nam się odwrócił kierunek ruchu i nawet strzałkę przesunęło na tamtą stronę. I tak robimy ze wszystkimi tymi, które mają plus. I to robimy najpierw, żeby nam się nie pomyliło. Zmieniamy kierunek ruchu pierwsze co. I już macie, zobaczcie, ładną drogę jednokierunkową, 6 pasów w jedną stronę, ale ona jest strasznie powolna, bo tylko 60 na godzinę po niej jeżdżą. Więc ja proponuję sobie tu wpisać 3, czyli daje to nam 150 na godzinę i tak jak mówię, ja używam tej drogi zamiast autostrady bardzo często. I ona ma 6 pasów ruchu i mało tego, na niej jest inna zasada poruszania się niż na autostradzie, więc częściej korzystają z wielu pasów.
No i to jest też oczywiście od tego, co mówiłem, zależne od tego, co mówiłem w poprzednich poradnikach, jak macie miasto zbudowane, bo jak będziecie mieli w jednym miejscu budynków nawalone, no to i tak będą cisnąć jednym pasem, bo do jednego miejsca będą się pchać. Jednak jeżeli macie rozmieszczone wszystko w mieście, w różnych punktach, no to zobaczycie sami, że wam po sześciu pasach będą śmigać i ta droga naprawdę ogary na gigantyczny ruch drogowy. Więc tak, zmieniliśmy tu, teraz tutaj znowu, na trójeczkę, pyk. I tutaj na trójeczkę. Chociaż nie, my tu na wszystkich pasach musimy na trójkę zmienić, co chrzanie. Oprócz rowerowych. Tak. Ale bym wam kurde ambarasu narobił. Dobra, wszystkie pasy przecież, bo to samochody tu będą jeździć i tu wszystkie pasy muszą zapieprzać. Za przeproszeniem. Dobra, mamy to. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą drogę. A propy dodacie sobie już sami na przykład, upiększycie ją. Według tego, co pokazałem wam na przykładzie tej mniejszej drogi, bo nie ma sensu przedłużać poradnika, żebym ja wam drugi raz to samo tłumaczył. Myślę, że w dość jasny sposób wam to pokazałem. I pamiętajcie, żeby te prędkości też zmienić tu na innych zakładkach, tak? Dla każdego rodzaju, na wzniesieniu, na pomoście i tak dalej. To samo w przypadku drogi rowerowej. We wszystkich tych zakładkach musicie te właściwości zmienić, tak samo jak i te z hałasem. Więc taki tam króciutki poradniczek, który pomoże wam głównie poprawić sytuację, jeśli chodzi o ruch drogowy w waszym mieście. Mam nadzieję, że wam się przyda. Ja już wam na dziś dziękuję. Mam nadzieję, że to się podobało, że troszkę znowu wiedzy zdobyliście. Będę wdzięczny oczywiście za każdego lajka, za subskrypcję z dzwonkiem i również jakieś polecenie kanału znajomym, kolegom, którzy może też się Cities interesują. No i słyszymy się i widzimy w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.